może ja powiem ten pierwszy. Wel anne mariken wat hat hej narutu. Hat hej. To nie cecha. Samo. War hat hej myślcie o takie głębokie H jak gdyby. Tak. War hat hej narutu. Spróbujmy. Pani Kasiu, Anne Marike, spokojny walczyk, taki wędlerek. Bardzo proszę. I. Wel anne mariken wat hat hej narutu. Alle Mariken, was hat kein Ardur? Kaden arbeiden, arbeid ist so da. Rassassar, farar, alle Mariken. Kaden arbeiden, arbeid ist so da. Rassassar, farar, alle Mariken. Alle Mariken, was hat kein Ardur? Alle Mariken, was hat kein Ardur? Proszę. Kto? Dzień dobry, co jerączki? Pani Mirosławczyk się kłania. Co jerączki? A co jerączki? Mogę na chwileczkę? Za pączki, co jerączki się daje? Pani Miro, przed chwilą mieliśmy próbę z młodzieżą. I z wszystkimi młodymi naszymi adeptami, którzy tu dopiero teraz przyszli do zespołu. Wszyscy na pewno są młodzi? Wszyscy młodzi, piękni. Dobrze. Miałem próbę z piosenką holenderską, którą później będziemy panią prosili, żeby pani nam ostatni szlif dała. W każdym razie wszystko prześpiewaliśmy. Bardzo pięknie śpiewają. Beze mnie? To nie, to teraz pani Miro, to jest nie niespodzianka, ja po prostu. Przepraszam wszystko. Pani teraz zrobi z nami dalszą pracę. Nie wstydź się, no mów coś dorosłych. No. Ile ty już masz piosenek w repertuarze? To jest pani Miro, nie liczyłem, ale pani Anibali zrobiła tych piosenek chyba koło setki, koło 100 piosenek, które myśmy śpiewali na całym świecie zawsze... Nie, 100 to nie było. A koło setki pani Miro? Nieraz do tego samego miasta wracaliśmy i śpiewaliśmy wtedy inną. A że w każdym mieście byliśmy czasem 5 razy, to dla... Aha, masz rację. Może już być. Bota sol, a nota nem tigentem reina sota, at elevetor, o parom e hot not, o fele harom. Lil asmar lulu, sir elenim tulu, lil asmar lulu, sir elenim tulu, mit muayne nulu, will you not ter alba webi? Jedna za drugą, gęś płynie, koło mego domu. Kogo tak szczerze, nie powiem nikomu. Bardzo się cieszę, bo tak się złożyło, że mam tutaj najpiękniejszą młodzież Mazowsza. Moje koleżanki, moich kolegów, solistów. W domu moich rodziców bardzo często spotykamy się w gronie tych wszystkich osób, które kochałam i podziwiałam od najmłodszych lat, podziwiałam na scenie. Może dziś porozmawiamy o piosenkach taty, o tym wszystkim, co wiązało się z jego występami na całym świecie. Nie tylko taty, ale i mamy, bo mama też tańczyła. Ja na przykład najbardziej pamiętam, to znaczy najbardziej mnie się upamiętniło, jak wy zaczniecie opowiadać, to mi się inne rzeczy przypomną. Sukces, tak to muszę powiedzieć i mówię z całą odpowiedzialnością w Buenos Aires. Jak on śpiewał mi Buenos Aires, Querido. Dla mnie, jak ja widziałam, on śpiewał, ale ja to przeżywałam. Jak ja widziałam tysiąc, bo to była wielka hala sportowa Luna Park, wiesz. Jak się 4000 ludzi podnosi, wiesz, i słucha, i krzyczy, brawo. Ja się czułam, jak ja mu śpiewałam. A ty śpiewałeś i wszyscy wstawali, cała sala, wiesz, i to tak 6 tygodni, dzień po dniu, to ty wiesz, co to znaczy. Barcelona. Dlatego, że tam pojechaliśmy, Stasie śpiewał Clavelitos. No, było oczywiście uwielbienie publiczności dla pań, każdemu daje kwiaty. Tu tatuś ma czar. Ja się chciałam to powiedzieć, tak, uwoził wszystkich, wiesz, od garderobianych po każdego.
Każdy go uwielbiał, przychodził, wiesz, on, a to oczywiście on całował po rękach, kochana, ja to źle na pewno zaśpiewałem, powiem, że nie, nie źle, bo miał zawsze trenę. Ja byłem bardzo wysoki. I podobny do Roberta Taylora. La tarde que me dio luz y un poquito de guindas, te juro que en Veracruz yo no he visto otra tan linda. Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo, mirándolo creí ver un pedacito de cielo. Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón, yo te traigo. Clavelitos colorado poderte traer. No te creas que ya no te quiero, se quiero que los pude coger. Po ogromnym sukcesie w Barcelonie przylecieliśmy do Lizbony. A, no tam był sukces. Tam był niesamowity sukces. To była chyba Paderynia, nie? To była właśnie Paderynia, cudowna, w wykonaniu Staszka. Sala poderwała się. To było coś cudownego. Bo nie mogliśmy w ogóle wyjść z teatru. Tłum ludzi, dosłownie Staszka niesiono na ramionach. I Staszek w końcu przedostał się do autokaru. On niczym kiepura musiał być. Ale pamiętacie, że ten autokar nasz był jeszcze zbombardowany kwiatami, no Coca-Colą. Tłumy w ogóle wiwatowały. Tak. Ale słuchajcie, wy jeszcze wróćmy do tego momentu na scenie, kiedy to kurtyna z 15 razy, my już tacy pomęczeni w tym finale. A widownia wzywa właściwie cały czas Paderynię. Tak. I w końcu, słuchajcie, ja się patrzę, że Staszek wychodzi w prywatnym ubraniu, bez charakteryzacji, po prostu nie spodziewał się w ogóle tego. Więc ja w ogóle zamarłam, ścierpłam sobie, myślę, Boże, co to teraz będzie? Przecież to dyscyplina nasza, kary, jakie były za takie rzeczy, były no po prostu ogromne. Straszne. On się już ponieważ on zawsze miał niesamowity refleks, ja w pewnym momencie patrzę, a mój Staś ręką wskazuje na loże, punktówka, cudownie, łapie panią Mirę w tejże loży, brawa oczywiście z miejsca na panią Mirę, no i sytuacja rozładowana, a mój kamień serca spada. Pamiętacie? Teatr La Fenice, Wenecja. Przepiękny teatr, bez mikrofonów. Staś stanął, jak zaczął śpiewać. Boże, jak ty pięknie śpiewałeś, Stasiu. Teatr pełen głosu, jakiego głosu. Ale wtedy, pamiętacie, tam był taki starszy pan, pracownik, który tam bardzo, bardzo długo pracował i on powiedział, takiego głosu dawno nie słyszałem. Nikt tak nie zaśpiewał tarantelli. Od czasów Tito Skipy nikt tak tarantelli nie zaśpiewał. Zucchero e candela, tempo stai stavo cabello. Non c'è bisogno di singola, continui a cucere.
Marika, Panna Marika. Wróćmy na chwilę do Argentyny. Piosenka śpiewana przez Stasia, Mi Buenos Aires Querido, była sukcesem ogromnym. Myślę, że tym większym, ponieważ Stasio śpiewał piosenkę Carlosa Gardela i był do niego porównywany. A ja się tak, wiecie, zastanawiam i przyszło mi do głowy, że my sobie nie zdajemy sprawy, że Stasio u nas w Polsce, bo my cały czas mówimy o zagranicy, był takim pierwszym autentycznym idolem. Bo przecież wtedy, kiedy myśmy tak jeździli z tymi koncertami, nie istniały zespoły młodzieżowe, nie było tych wszystkich gwiazd, nie było rocka i to właśnie na Stasia waliły tłumy. Tyle tutaj pięknych zdań padło na temat Stasia, na temat piosenek. Naprawdę pięknych i wspaniałych w jego wykonaniu. I aż dziw bierze, jak to się dzieje, że w zasadzie nie ma takiej płyty solistycznej Staszka nigdzie. Ani za granicą, ani w Polsce. Zadaję sobie często to pytanie, kto jest winien, że nie powstała taka płyta, która powinna powstać, ponieważ jest to wielka osobowość artystyczna. Mein Herz und mein Sinn schwärmt stets um Wien, 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 wie es weint, wie es lacht. Da kenn ich mich aus, da bin ich halt raus, bei Tag und noch mehr bei der Nacht. Staś, wiem, że jesteś skromny, ale kochanie, wielkie to szczęście dla nas zawsze, że ty przyszedłeś sam i że dałeś swój głos w prezencie. Taki wielki skarb. Ale z drugiej strony to myślę, że kraj stracił przepiękny głos i teatr wielki stracił przepięknego solisty. Tato, ile lat masz ze sobą pracę w Mazowszu? Nie, właśnie o tym ci chciałem powiedzieć, że wiesz, ja byłem w Skolimowi tylko 5 lat, a w Mazowszu ponad 35 lat. Czy nie ciągnęło cię kiedyś do tego, żeby po prostu zaistnieć samodzielnie, zaistnieć jako ty, nie jako zespół, tylko zaistnieć po prostu jako solista, a przecież miałeś takie predyspozycje. Miałem propozycje, rzeczywiście. Proszono mnie, żebym zdawał do opery nowojorskiej. Proszono mi również w Paryżu, mogłem wyjechać z całą rodziną do Moulin Rouge, ale wiesz, tam to chyba jest ten mój charakter lwowski. Ja po prostu tak strasznie kocham Warszawę, kocham, bo to jest mój drugi Lwów, kocham te urle właśnie, wiesz, ja nie mógłbym żyć, wiesz, może dlatego, że ja przyjechałem cały świat, ja widziałem tak strasznie dużo i tak cudowny, piękny świat w palmach gdzieś tam, wiesz, a jednak ta nasza sosna, a jednak to no, ten nasz dom i ta Polska biedna, ale moja, nasza. Natomiast czy się spełniłem, wiesz, ja marzyłem zawsze i bo byłem uczony na śpiewaka operowego, marzyłem choć raz, żebym zaśpiewał w Otellu czy w Tosce tego Cavaradossiego, wiesz? I to by było już to wszystko, co sobie zapragnąłem, co od najmłodszych, o czym ja marzyłem, wiesz? Mm-hmm. Natomiast, wiesz, w folklorze ja mam naprawdę duże pole do popisu i ja myślę, że byłem niezły, wiesz? Nie byłem dobry, ale niezły. Nie wolno ci mówić o tym w czasie przeszłym. Dziękuję ci bardzo. Mamma, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer.
mamá, ¿de dónde será? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana, son de La Loma y canta el llanto. Ya verán, lo verán, mamá, yo son de La Loma, pero mamá, yo canta el llanto. Mamá, yo son de La Loma, mamá, yo canta el llanto.